Witam serdecznie przybyłych mieszkańców Rady, mieszkańców osiedla Dyrekcja Wodna. W następnym punkcie dzisiejszego zebrania mamy sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za kadencję 2012-2016. Bardzo witam Państwa serdecznie. Cieszę się, że Państwo przybyliście w tak licznym gronie. Chciałbym sobie życzyć i oczywiście następcom, którzy będą ewentualnie w Radzie Osiedla obradować, żeby taka frekwencja była zawsze. Będziemy wybierać przewodniczącego Rady Osiedla. Kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Osiedla mają prawo zgłaszać w sali mieszkańców osiedla posiadający czynne prawo wyborcze obecnie na zebraniu. Chciałbym poprawić bezpieczeństwo na zewnątrz drogowo tych kolejowych, które czyli skrzydłami Piłsudskiego kolejowo na Bożyckie Kasy. Chciałbym uporządkować problemy z zarażeniem na Alei Piłsudskiego, na kolejowej, żeby usunąć odwieczny problem. Mieszkam tutaj na tym osiedlu 30 lat. To jest problem tego sobrowu odchodów w ptasi i spadających gałęzi. Chciałbym zorganizować przedsięwzięcia w celu integracji międzypokoleniowej, między starszymi osobami, a młodymi w ramach kultury czy innych form takich, na taką świeżym powietrzu. Chcielibyśmy na zajęć wzajemne problemy. Byłem na spotkaniach emerytów klubów seniora w szkole, bo zabiliśmy z policją. Prowadzimy, ja pracuję zawodowo w marszu KKWSA i razem z policją podjęliśmy takie działania na terenie miasta Chełma. Docieramy do jak największej grupy ludzi. Oczywiście to ta grupa jest jakby docelowo, to są seniorzy, prawda? A z racji tego, że jak tutaj wskazuje, nikogo nie patrząc na to, jak wiek, ale jaki ma wiek, ale widzę, że tutaj większość Państwa jest w wieku seniorów, oczywiście nikogo nie obrażają. Natomiast czy ta część Państwa, która nie jest w wieku seniorów, na pewno ma w rodzinie kogoś, kto jest seniorem. Na poszczególnych kandydatów pierwsze miejsce zajął Bielecki Sebastian.